Ruszamy w dalszą drogę, na Kujawy. Z powodu niezwykle urodzajnych gleb, dawniej te tereny nie bez przyczyny nazywane były spichlerzem Polski. W Królestwie Polskim na przełomie XIX wieku wzrastało znaczenie rzeki Wisły jako szlaku handlowego zbożem. Rocznie tym szlakiem przepływało 90% zboża na eksport. Na tych terenach zaczęły powstawać pierwsze fabryki korzystające z obficie dostępnych surowców produkcyjnych. To właśnie tu powstał podpiwek kujawski, który posiada unijny certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. To gazowany, fermentowany, bezalkoholowy napój zbożowy o ciemnobrązowym barwie, wprowadzane do obrotu w dwóch formach: gotowego napoju gazowanego oraz mieszanki suszu, służącej do przygotowywania napoju w warunkach domowych. Jaka jest historia podpiwka kujawskiego? Historia podpiwka kujawskiego sięga 1816 roku, kiedy to bracia Boch, pochodzący z Bydgoszczy, otworzyli fabrykę kawy zbożowej we Włocławku. Początkowo produkcją kawy zbożowej zajmowali się w Bydgoszczy, nie we Włocławku. Sprowadzali Wisłą cykorię, przepalali ją i produkowali z niej kawę zbożową. Postanowili sami zająć się uprawą cykorii, dlatego poszukiwali działkę. Działkę na korzystnych warunkach znaleźli właśnie we Włocławku i częściowo fabryka przeniosła się już tam. W latach 1935-1939 pojawiły się pierwsze reklamy opisujące nowy produkt o nazwie podpiwek. Pierwsze reklamy podpiwka pojawiły się w takiej gazecie Promień Słońca i pochodziły z 1935 roku. I co ciekawe, pojawiły się z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Podpiwek był proponowany jako trunek, który musi zagościć na każdym świątecznym stole. I to, co jest ciekawe w tym produkcie, że on wcale na święta u nas się nie przyjął. Historia potoczyła się jego zupełnie inaczej, bo stał się napojem, który bardzo często towarzyszył żniwiarzom przy żniwach. Proszę Państwa, ja nawet tutaj znalazłam przypadkiem reklamę z 1938 roku, reklamę podpiwka. Latem. Mamusiu, tak strasznie mi się chce pić. To zdanie słyszy każda matka podczas upalnych dni lata. Z jaką radością może dać wtedy dziecku podpiwek? Reklama jak na tamte czasy. Mam nadzieję, że mamusie też zaczną wracać do tego trunku. Podpiwek stanowił gotową mieszankę kawy zbożowej i chmielu. Nazwa podpiwek określa słabe piwo otrzymywane przez zalanie trzeciej brzeczki, czyli roztworu wodnego substancji otrzymanych w wyniku ekstrakcji ze zacieranego słodu piwowarskiego i ugotowaniu z chmielem. Podpiwek kujawski wyrabia się poprzez zalanie pierwszej brzeczki, przez co napój zachowuje pełnię swoich walorów smakowych. Podpiwek początkowo był produkowany tylko i wyłącznie w formie paczuszki takiej malutkiej, 100-gramowej. Na tej paczuszce znajdował się przepis, że zawartość paczki należy wrzucić do 10-litrowego garnka, gotować 10 minut, następnie dodać chmiel i wystudzić. Przecedzić, dodać drożdże, latem przelać do butelek, latem przechowywać napój jeden dzień w ciepłej temperaturze, natomiast dwa kolejne w chłodniejszej. Także produkcja podpiwka jest, wydaje się na pozór, bardzo prosta, natomiast z tym napojem są związane różne historie rodzinne, związane z fermentacją. Nie zawsze wiemy, że fermentacja potrafi nam spłatać różne figle, jeżeli nie dosyć dobrze zajmujemy się produktem. Po raz pierwszy, jak produkowałam podpiwek, to pomyliłam proporcje drożdży i zamiast 5 gram dałam 50 gram, co zakończyło się w pierwszym dniu eksplozją w kuchni, ponieważ drożdże, otrzymując pożywkę w postaci cukru, bardzo szybko zaczęły się namnażać. Moja prababcia natomiast, która pochodziła z Włocławka, zrobiła inny błąd, ponieważ przeczytała na paczce, że pierwszego dnia należy trzymać podpiwek w ciepłej temperaturze, umieściła ten podpiwek na parapecie w pełnym słońcu w bardzo upalny dzień.
Także efekt był podobny i skończył się eksplozją butelek. Dlatego uważam, że osoby początkujące z podpiwkiem powinny wybierać butelki. Jakie są walory zdrowotne, odżywcze podpiwka? Zawsze ciekawiło mnie, dlaczego akurat produkt podpiwek kujawski nie przyjął się na święta, czy wielkanocne, tak jak było reklamowane, czy na święta Bożego Narodzenia, tylko właściwie właśnie na, w czas upałów, w czas ciężkiej pracy fizycznej żniwiarzy, rolników. No, okazuje się, że skład, teraz już wiemy więcej na temat poszczególnych składników podpiwka. Wiemy, że w korzeniu cykoru jest inulina, prebiotyk, więc która dostarcza wartości odżywczych. Żywe drożdże to jest, są bogate w witaminę B, witaminę B5. Wspierają, dostarczają nam również różnych minerałów, selen, cynk, magnez, potas. To jest naprawdę taka mieszanka, która pobudza nasz organizm, przywraca siły witalne, pobudza do pracy intelektualnej, pobudza do pracy fizycznej. Jest to jeden z najstarszych takich napojów, można powiedzieć, izotonicznych. Podpiwek był tym napojem, który nie tylko dodawał energii, uzupełniał składniki mineralne w organizmie, ale też chłodził, bo przeważnie był spuszczany wiadrami do studni, chłodził się tam w wodzie, bądź był przywożony na pole w kanach od mleka i zakopywany w ziemi. Kany były zakopywane w ziemi, żeby utrzymywały temperaturę. To co, dzisiaj mamy upalny dzień, wychodzi słońce, jest coraz bardziej gorąco, może napijemy się. Masz ochotę? Oczywiście. To otwieramy. W takich butelkach początkowo był też produkowany. One też zabezpieczały troszeczkę przed różnymi wybuchami. To zamknięcie pałąkowe było tym, dawało pewną ochronę. Jak szampan! Oj! Na zdrowie, na zdrowie. O renomie, jaką obecnie cieszy się podpiwek kujawski wśród konsumentów, świadczy jego obecność na targach krajowych i lokalnych imprezach, promujących wyroby tradycyjne i regionalne, a także nagrody i wyróżnienia zdobyte w krajowych konkursach.